Dużo się dzieje, z tej okazji przygotowaliśmy dla dzieciaków bardzo dużo atrakcji. Jest gdzie pojeździć, jest gdzie poskakać, można się powspinać, więc naprawdę myślę, że w duchu sportowym można te piąte urodziny w Decathlonie spędzić. Zależy nam na propagowaniu jak najbardziej zdrowego stylu życia, uprawiania sportu, ruchu przede wszystkim wśród dzieciaków. A wiadomo, jak zaczynamy od najmłodszych, to później jest to zakorzeniane już jakby od młodości i dzieciaki z czasem chcą uprawiać ten sport coraz częściej. W szkole jazdy na rolkach, rolkowe tygrysy nauczymy jeździć tak naprawdę każdego, od najmłodszych dzieci po ludzi w starszym wieku. Każdy się świetnie bawi, bo jazda na rolkach tak naprawdę jest dla każdego. Każdy może spróbować swoich sił i po prostu poprawiać swoje umiejętności. Jest to tylko malutka część naszego centrum wspinaczkowego, w którym każdy może spróbować swoich sił i się powspinać. Mamy trasy dla tych najmłodszych i dla bardzo zaawansowanych wspinaczy, więc każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Żeby zrobić jakieś podstawowe trasy, nawet nie trzeba butów wspinaczkowych. Jeżeli ktoś się wkręci, wystarczą buty i tak naprawdę woreczek, bo nie wspinamy się u nas z linami. Jest to bouldering, czyli wspinanie się na niskiej wysokości nad materacami. Najbardziej to mi się podoba ścianka wspinaczkowa, którą bym chciał odwiedzić z kolegą. Jeszcze będziemy tam na tej trampolinie dłużej. Są fajne zawody, no, i fajne zabawy. A powiedzcie, to fajny pomysł, żeby organizować takie imprezy dla dzieci? Tak, bardzo. Bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie i ogólnie po prostu fajne zabawy są zorganizowane. Zarówno dzieciaki, jak i rodzice przede wszystkim patrzą na wszystko, co się dzieje tutaj z zaciekawieniem. Tak naprawdę chcą zobaczyć, co się dzieje. Na dobrą sprawę w wielu przypadkach dopiero jak tutaj podchodzą, widzą, że akcja jest związana z urodzinami. Natomiast chętnie pozwalają dzieciakom brać udział we wszystkich zawodach sportowych, które się tutaj odbywają. Sami często też biorą udział w tych różnych konkurencjach, więc pod tym kątem jest naprawdę super. Wspinaczka rozwija nie tylko mięśnie, które widzimy, rozwija dużo mięśni, które są schowane, tak? Wzmacnia bardzo plecy, co teraz przy naszym społeczeństwie, które siedzi przed komputerami, jest bardzo ważne. Otaczają nas komputery, telewizory, nowe technologie i ważne jest to po prostu, żeby się ruszać. Szczególnie to już widać w przypadku dorosłych osób, które na przykład mają pracę biurową, siedzą, i im potrzeba jest więcej ruchu, a dzieciaki, które wychowują się w tym świecie, już dorastają w tym świecie, tym bardziej mają na to zapotrzebowanie, ponieważ dużo jest tego siedzenia, nie ma co ukrywać. Dorosłemu ciężko powstrzymać się przed siedzeniem przy komputerze, szybko leci ten czas, a co dopiero dziecku.